Szczęść Boże, Justyna Burza, zapraszam na poranne wydanie informacji dnia. Marszałek Sejmu przekazał do Sądu Najwyższego odwołanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika od decyzji o wygaszeniu im mandatów poselskich. Chce jednak, by sprawą zajęła się Izba Pracy, która termin rozprawy wyznaczyła na 10 stycznia. Wcześniej odwołania trafiły do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i nie ma na razie sygnałów, by miała ona zrezygnować z rozstrzygania sprawy. Marszałek Sejmu wygasił mandaty poselskie Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi. Politycy złożyli odwołanie, najpierw bez udziału marszałka, dlatego wnioski trafiły do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Marszałek uznał ten krok za niezgodny z obowiązującym prawem, dlatego wniosek wysłał ponownie. I choć dyrektor generalny jego gabinetu podtrzymuje, że Szymon Hołownia jest w tej sprawie wyłącznie urzędnikiem, to sam wybrał izbę, do której wysłał dokumenty. Aby orzeczenie, które w tej sprawie zapadnie, było wydane przez sędziów, których status nie budzi żadnej wątpliwości. Marszałek skierował odwołanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do Izby Pracy Sądu Najwyższego. Zajmowała się ona sprawami wyborczymi wcześniej, czyli przed reformą zgłoszoną przez Zjednoczoną Prawicę. Po niej taki obowiązek spadł na Izbę Kontroli Nadzwyczajnej. Izba Pracy Sądu Najwyższego chce podjąć wniosek. Skład sędziowski w sprawie Mariusza Kamińskiego utworzą tak zwani starzy sędziowie. W sprawie Macieja Wąsika będą to sędziowie powołani przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa, wybranej przy szerszej obecności parlamentu. Ja szanuję decyzję pana marszałka Szymona Hołowni. Premier Donald Tusk i marszałek Sejmu Szymon Hołownia prezentują wspólne stanowisko w sprawie wygaszenia mandatów Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi. Odrzuca je prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Sejmu, a to ułaskawienie, które w pewnych szczególnych okolicznościach zastosował pan prezydent, jest oczywiście w dalszym ciągu ważne. Premier Donald Tusk sugerował prezydentowi, by po raz drugi sięgnął po ułaskawienie. O takiej możliwości można było usłyszeć w przekazach medialnych, jednak na co wskazuje wpis na platformie X szefa kancelarii prezydenta. Takiego scenariusza prezydent nie rozważa. Nie przyjmujemy takiej możliwości. To jak dwukrotnie złożyć podpis pod umową. Jest to zaprzeczanie własnym kompetencjom. Prezydent podtrzymuje stanowisko, że jeśli Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik trafią do więzienia, staną się pierwszymi po roku 89 więźniami politycznymi. Sędzia Piotr Schab, rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych, na naszej antenie wyjaśnił, że już wyrok Sądu Najwyższego, który odrzucił prezydenckie ułaskawienie, jest próbą podważenia prezydenckich prerogatyw i ta próba jest podejmowana wbrew orzecznictwu Trybunału Konstytucyjnego. Tu chodzi o sam proces dochodzenia do storpedowania pracy Trybunału Konstytucyjnego, a także niestety ugodzenia w te fundamentalne przepisy konstytucyjne, które statuują rolę prezydenta Rzeczpospolitej. I ten proces został podjęty. Izba Pracy Sądu Najwyższego chce zająć się odwołaniem w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika 10 stycznia. Manifestacja, której towarzyszy hasło Protest Wolnych Polaków, zaplanowana na 11 stycznia, ma być również sprzeciwem wobec prób zmiany w unijnych traktatach. Mówi o tym prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, który odczytuje działania podejmowane w Brukseli jako zagrożenie dla suwerenności Polski. Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie ostrzega przed zmianą unijnych traktatów. Nowy rząd na razie nie zrobił nic, by ten proces opóźnić, a wiele wskazuje na to, że w pierwszym półroczu traktatami mogą zająć się już przywódcy państw członkowskich. Politycy największego klubu w Sejmie według deklaracji, jakie padały przed kilkoma tygodniami, w styczniu zorganizują konferencję środowisk patriotycznych, by przeciwstawić się planom powstającym w Brukseli. Prezes partii Jarosław Kaczyński wpisuje też sprzeciw wobec polityki prowadzącej do zmiany unijnych traktatów jako element manifestacji, która odbędzie się przed Sejmem 11 stycznia. Tego dnia o godzinie 16 rozpocznie się protest wolnych Polaków. Przyjęcie tych propozycji, które są dzisiaj przedłożone w Unii Europejskiej, przeszły już niestety polskimi głosami przez Parlament Europejski. To są propozycje, które sprowadzą nasz kraj do terenu zamieszkałego przez Polaków, a rządzonego z zewnątrz. I temu musimy się przeciwstawić. Ta demonstracja 11 to będzie demonstracja w obronie polskiej demokracji,
polskich mediów, polskiej wolności słowa, polskiej wolności w ogóle, ale także przyszłości Polski jako suwerennego państwa. Prezes PiS-u uznał, że na działania obecnego rządu wpływ mają oczekiwania tych wszystkich, którzy decydują w Unii Europejskiej. Polityka unijna premiera Donalda Tuska wzbudza wątpliwości także, jak alarmują politycy PiS-u, poprzez brak weta wobec zapowiadanych 3 nowych podatków mających finansować dziurę w unijnym budżecie. Mają być one obciążeniem dla Polski. Rośnie niebezpieczeństwo powrotu kryzysu zbożowego sprzed roku. Komisja Europejska żąda od Polski zniesienia embarga na produkty rolne z Ukrainy, a rolnicy mają obawy, czy wraz z nowym rokiem ukraińskie zboże rzeczywiście trafi wyłącznie na tranzyt. Wraz z nowym rokiem nie znikają obawy rolników o napływ towarów rolno-spożywczych z Ukrainy. Do prezesa Lubelskiej Izby Rolniczej Gustawa Jędrejka docierają sygnały, że od 1 stycznia powrócił import 4 rodzajów zbóż z Ukrainy. Nie wiemy, co się będzie działo na granicy, bo są rozbieżne informacje na temat przepuszczania zboża do Polski w imporcie bezcłowym. Jak informuje minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski z PSL, rozporządzenie o jednostronnym zamknięciu granicy jest w mocy. Tymczasem Bruksela naciska na przywrócenie importu. To embargo jest bezterminowe, ale liczymy się i już mamy dowody na to, bo przyszło już pismo z Komisji Europejskiej, które żąda likwidacji tego embarga. Otwarciu granicy na płody rolne z Ukrainy sprzeciwiają się rolnicy, którzy wznawiają protest na przejściu granicznym w Medyce. Gospodarze obawiają się, że ich postulaty nie zostaną spełnione, a oczekują między innymi dopłat do kredytów płynnościowych. Premier Donald Tusk, jak sam przyznaje, nie jest zorientowany w sytuacji. Ja muszę zbadać powody, dla których rolnicy, czy niektórzy rolnicy, nie znam szczegółów, decydują się na powrót do blokady granicy. Dzięki jednostronnemu zamknięciu granicy w ubiegłym roku udało się w pewnym stopniu uspokoić rozchwiany rynek rolny. Natomiast zniesienie embarga będzie oznaczało powrót do zatoru i kupowania ukraińskiego towaru po konkurencyjnych cenach, co w konsekwencji przełoży się na spadek ceny polskiego ziarna. Dlatego Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej, ma apel do rządu Donalda Tuska. O usprawnienie infrastruktury, kwestia drożności terminali. Tutaj musimy systematycznie zwiększać możliwości eksportowe Polski, zarówno właśnie jeśli chodzi o te potrzeby najbliższych miesięcy, ale również trzeba patrzeć perspektywicznie. Zeszłoroczne polskie zbiory plonów były rekordowe i dobre jakościowo. Jednak nie skorzystali należycie na tym rolnicy, ponieważ ceny produktów były za niskie. Do tego dochodzi między innymi podwyższony podatek od gruntów rolnych oraz wciąż rosnące koszty produkcji, wskazuje były minister rolnictwa, poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Krzysztof Ardanowski. Bardzo wiele gospodarstw jest finansowo, mówiąc brzydko, zarżniętych, jest zadłużonych, nie ma pieniędzy na obsługę spłaty kredytów i na bieżące funkcjonowanie, szczególnie że środki produkcji bardzo mocno podrożały. Kolejnym z wyzwań, z jakimi będzie musiało zmierzyć się Ministerstwo Rolnictwa, jest wciąż spadające pogłowie hodowli bydła oraz zanikająca produkcja trzody chlewnej. Rosną obawy, że w konflikt na Bliskim Wschodzie wciągnięty zostanie Liban. O gotowości do totalnej wojny z Izraelem mówi przywódca Hezbollahu. W Izraelu powstają plany wysiedlenia ludności ze Strefy Gazy, co spotyka się z reakcją m.in. w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. Izrael znów uderzył w obóz dla uchodźców. Nie tylko ratownicy, ale też zwykli ludzie pod gruzami zniszczonego budynku szukali ocalałych. Nadal nie wiemy, ile osób jest rannych lub zabitych. Nie milknął też echa po ostatnim ataku, do którego doszło na przedmieściach Bejrutu, stolicy Libanu. Zginął w nim jeden z przywódców Hamasu. Podejrzenia padają na Izrael. I choć ten odpowiedzialności za zamach nie wziął, wiele wskazuje na to, że mógł to być sygnał z jego strony, że jest w stanie dosięgnąć wroga nawet w dzielnicy uznawanej za szyicką twierdzę Hezbollahu. Potęga Izraela to siła odstraszania, przeraża kraje sąsiednie i narody krajów sąsiednich. Wszyscy się zatrzymują, wycofują się, rezygnują ze swoich praw, poddają się. Oto historia Izraela. To jest siła odstraszania.
to jest siła terroryzmu i strachu. Izraelska metoda odstraszania upada. Przywódca Hezbollahu przemawiał po raz pierwszy od śmierci jednego z liderów Hamasu. Wcześniej nie zdecydował się na otwarte dołączenie do wojny. Sięga jednak po groźby. Przekonuje, że bojownicy Hezbollahu są gotowi rozpocząć wojnę totalną w przypadku napaści Izraela na Liban. Jesteśmy niezwykle zaniepokojeni, tak jak byliśmy od początku tego konfliktu, ryzykiem rozprzestrzeniania się konfliktu na inne fronty. Mówił rzecznik Departamentu Stanu USA. Izraelskie media informują tymczasem, że rząd Izraela prowadzi rozmowy z Demokratyczną Republiką Konga, Arabią Saudyjską i innymi państwami o, i tu cytat, dobrowolnym przesiedleniu tam mieszkańców Strefy Gazy. Miałoby do niego dojść po zakończeniu intensywnej fazy konfliktu. Plan ten odrzucił szef unijnej dyplomacji Joseph Borrell. Przymusowe wysiedlenia są surowo zabronione, ponieważ stanowią poważne naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego. Departament Stanu USA wzywanie Palestyńczyków do emigracji ze Strefy Gazy nazwał retoryką podżegającą i nieodpowiedzialną. Co najmniej 95 osób zginęło, a 211 zostało rannych w wyniku ataku terrorystycznego w Iranie. Do wybuchu doszło podczas upamiętnienia irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. Kasem Sulejmani był jednym z najbardziej wpływowych generałów irańskiej gwardii rewolucyjnej, której celem było propagowanie islamskiej rewolucji poza granicami kraju. Stany Zjednoczone oskarżały go o dokonanie zamachów na amerykańskie obiekty na Bliskim Wschodzie i planowanie kolejnych. Zginął 4 lata temu na skutek amerykańskiego ataku dronów na lotnisku w Bagdadzie. Wśród Irańczyków cieszył się dużym poparciem, dlatego wczoraj, w rocznicę jego śmierci na cmentarzu w mieście Kerman, zgromadziły się tłumy, by uczcić jego pamięć. Wtedy doszło do tragedii. Pamiętam tylko, że słyszałam dźwięk eksplozji. Początkowo irańskie media sugerowały, że doszło do wybuchu butli z gazem, ale po upływie około 20 minut, kiedy na miejscu zdarzenia zebrało się więcej osób, by pomóc rannym, doszło do kolejnej eksplozji. Irańska agencja informacyjna, powołując się na lokalne źródła, przekazała, że zdetonowane zostały ładunki wybuchowe umieszczone w 2 torbach. Na razie nikt nie przyznał się do ataku. Amerykanie odrzucają scenariusz, by w zamachu wziął udział Izrael. To były informacje dnia, kolejne wydanie o 10:00. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.